Szanowni Państwo, bardzo cieszę się na okoliczność spotkania na dzisiejszym otwarciu dróg. Bardzo dziękuję sołtysowi Jerzemu Czapli za przywitanie gości. Szanowni Państwo, wyjątkowy dzień jak każdy przy otwieraniu drogi. Tak jak wcześniej mówiłem panu dyrektorowi, współpraca gminy Grudziądz z Lasami Państwowymi układa się bardzo dobrze dzięki wsparciu między innymi pana posła Mariusza Kałużnego. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc przy realizacji zadań z zakresu realizacji dróg, budowy dróg zespół z Funduszem Leśnym. Szanowni Państwo, do niedawna ta droga była drogą gruntową. Dzisiaj stoimy na drodze wykonanej w technologii asfaltowej, w technologii bitumicznej. Prawie kilometr drogi skrótowej, drogi prowadzącej do osiedla w Białymborze, ale łączącej osiedle, a właściwie część gminy Grudziądz, część południową z miastem Grudziądz. Jest to droga o znaczeniu strategicznym, dlatego że jest drogą dojazdu do miejsc pracy, jest drogą dla krajowych służb ratowniczych, ale przede wszystkim, i to chyba najbardziej istotne, przy współudziale finansowym Funduszu Leśnego można prowadzić gospodarkę leśną. Bo to jest istotne i przyznacie Państwo, że mnóstwo dróg wymaga, tak powiem, atencji zarówno gminy Grudziądz przy realizacji zadań drogowych, jak i funduszu leśnego, jeżeli ona przebiega przez tereny leśne. Kilka słów, drodzy Państwo, na temat tej drogi. Droga o długości 995 metrów. Przedmiotowy odcinek, dokonano zmiany technologii nawierzchni z drogi gruntowej na drogę z masy bitumicznej. Tak jak wcześniej powiedziałem, w ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane także zjazdy indywidualne. Realizacja zadania umożliwiła swobodny przejazd w systemie funkcjonowania gospodarki leśnej oraz w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Droga gminna relacji 040-481C stanowi także bardzo istotny z punktu widzenia społeczeństwa lokalnego odcinek drogi, który łączy miejscowości wchodzące w skład gminy Grudziądz: Biały Bór, Wałdowo Szlacheckie, Hanowo i Piaski. Ponadto przedmiotowa droga ułatwia dojazd do Regionalnego Szpitala Specjalistycznego imienia doktora Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Zadanie zrealizowała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drobut, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za łączną kwotę 605 576 zł. I co bardzo ważne, zadanie zostało współfinansowane z Funduszu Leśnego, z budżetu Lasów Państwowych w wysokości 360 tysięcy złotych. Dwa, trzy. Trzymamy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, po raz wtóry witam Państwa na otwarciu kolejnej drogi relacji Piaski, ulica Kossaka w mieście Grudziądzu. Pozwólcie Państwo, że kilka słów opowiem o tej drodze, którą zrealizowaliśmy wspólnie z Lasami Państwowymi. Szanowni Państwo, zakończyła się przebudowa drogi gminnej relacji Piaski-Mniszek, gmina Grudziądz, miasto Grudziądz. W ramach przedmiotowego zadania została zmieniona nawierzchnia przedmiotowej drogi gminnej z drogi gruntowej na drogę z masy bitumicznej. Wykonano zjazdy indywidualne do gruntów leśnych, a także zmieniona została stała organizacja ruchu. Długość przebudowanego odcinka to prawie 1,3 km. Droga gminna relacji Piaski-Mniszek stanowi bardzo istotny z punktu widzenia społeczeństwa odcinek drogi, który łączy miasto Grudziądz z gminą Grudziądz, ale również z naszym ośrodkiem wypoczynkowym Delfin. Droga ta spełnia funkcję skrótową pomiędzy punktami sieci drogą wojewódzką ulica Szostatorońska w mieście Grudziądzu, drogą powiatową 1397 relacji Grudziądz-Tużnice-Dębieniec oraz drogą wojewódzką nr 534 relacji Grudziądz-Epin. Ponadto realizacja zadania umożliwiła swobodny przejazd w systemie funkcjonowania gospodarki leśnej oraz w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Zadanie, drodzy Państwo, zrealizowała firma Unitrak
na łączną kwotę 1 527 817 zł. Zadanie współfinansowane z budżetu Lasów Państwowych w wysokości 1 055 000 zł. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Mariusza Kałużnego. Ja bardzo króciutko, panie starosto, panie wójcie, panie dyrektorze, wszyscy przedstawiciele samorządu Lasów Państwowych. Ja się cieszę z dwóch względów, albo może nawet z wielu względów, ale przede wszystkim, że gmina Grudziądz ma kolejne drogi. I to trzeba powiedzieć, nie tylko gmina Grudziądz, ale i też miasto Grudziądz i powiat Grudziądzki ma nowe drogi, choćby struktura właścicielska była jaka jest, to wszyscy mieszkańcy okolicznych gmin tymi drogami się poruszają i nic chyba tak nie łączy dosadnie dane gminy, miasta ze sobą miejscowości, jak dobre drogi. Natomiast cieszę się również z wkładu tutaj Lasów Państwowych, bo to świadczy o ogromnej odpowiedzialności społecznej Lasów Państwowych. Lasy Państwowe, które jak nikt, chyba w Europie najlepsi są, jak nie na świecie, zajmują się bardzo dobrze gospodarką leśną w Polsce. Mamy piękne lasy, Polska jest położona w bardzo pięknym krajobrazie i dbają o to, co jest naszym dobrem narodowym, a więc nasze lasy. Mimo często jakichś niepochlebnych opinii ludzi, którzy się absolutnie na tym nie znają. Więc oprócz gospodarki leśnej Lasy Państwowe zajmują się właśnie też kwestiami społecznymi, bo przeróżne fundusze, tu pan wójt wie i samorządowcy wiedzą, kiedy Lasy Państwowe wspierają sport, koła gospodyń wiejskich, parafie, wszystkie organizacje pozarządowe, wszystkich tych, którzy działają społecznie i patriotycznie. A tutaj widzimy, że dbają też o infrastrukturę, że tam, gdzie są położone lasy, to nie jest tak tylko, że te drogi są rozjeżdżane, ale przede wszystkim są też budowane i oddawane do użytku dużo lepsze niż były. I tak jak powiedziałem, to świadczy o ogromnej odpowiedzialności społecznej Lasów Państwowych. Jest to instytucja nasza, polska, państwowa, wszystkich tutaj państwa, więc dobrze, że wydają bardzo dobrze te środki. Bardzo serdecznie dziękuję panu wójtowi. Życzę kolejnych kilometrów dróg. Może nie przed samymi wyborami, żeby nie wygrał tak miażdżąco, tylko zawsze przez 4 lata. Życzę wszystkiego dobrego, dobra współpraca z panem wójtem. Jest bardzo aktywny i dlatego waszej gminie wielokrotnie zazdroszczę. A macie bardzo dużą gminę, no okala jakby cały Grudziądz. Kiedyś się zdziwiłem, bo się umówiłem w jednej miejscowości, w waszej gminie i w drugiej miejscowości i nie przewidziałem, że się jedzie od jednej do drugiej 45 minut. Myślałem, że się jedzie 10 minut i się spóźniłem. Także jeszcze raz gratuluję, wszystkiego dobrego. O zabranie głosu proszę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, pana Jarosława Molendowskiego. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Panie pośle, panie starosto, panie wójcie, panie i panowie radni, samorządowcy, leśnicy, szanowni państwo. Lasy prowadzą działalność wielofunkcyjną. Między innymi jedną z tych działalności jest współpraca z samorządami przy budowie dróg samorządowych i w różnych formach wspomagania. Wspomaganie z funduszu leśnego jest między innymi jedną z tych form. Chciałbym tutaj przedstawić kilka cyfr, nie przedłużając. W 2021 roku w przeważającej części z funduszu leśnego lasy przeznaczyły kwotę 49 milionów. W 2022 kwotę, jaką planujemy przeznaczyć i wydać, ona cały czas się zmienia, to 129 milionów. Widzicie państwo, ta współpraca, ta kwota jest znacznie wyższa. Oczywiście są drogi finansowane w większości i w największych kwotach z Funduszu Leśnego, ale również nasze jednostki Lasów Państwowych ze swoich własnych środków współpracują w innych formach przy finansowaniu tych dróg, ale o tym może przy innej okazji. Dzisiaj mówimy o finansowaniu tych dróg z Funduszu Leśnego. Nie byłoby to możliwe bez współpracy z samorządami, ale bez poparcia parlamentarzystów. Między innymi tutaj pan poseł Mariusz Kałużny z tego tortu, z tu paru milionów stara się wyrwać dla, między innymi dla miasta Grudziądz, dla gminy Grudziądza jak najwięcej. I bez tego byłoby znacznie trudniej.
ta właśnie pomoc, ta współpraca między parlamentarzystami, samorządowcami, lasami państwowymi jest tutaj zdecydowanie dobra, bardzo dobra, rzekłbym, i bez tego nie dalibyśmy żadnego kroku w przód. Myślę, że to nie koniec tej współpracy. Myślę, że przyszły rok będzie jeszcze bardziej obfity. Chciałbym jeszcze tylko nadmienić, że lasy przy współpracy z samorządami przekazują również na poczet Polski, na poczet dróg samorządowych z odpisu z podatku od sprzedaży drewna 2%. To jest kwota prawie 180 milionów. Lasy również, współpracując z samorządami, przekazują do użytkowania swoje własne drogi, które w ramach własnych środków naprawiają, serwisują. Więc ta współpraca była, jest i będzie zawsze czołową tutaj w działalności Lasów Państwowych. Nie przedłużając, jeszcze raz gratuluję panie wójcie, gratuluję panie pośle, gratuluję wszystkim państwu takiej naprawdę solidnej drogi o porządnej nawierzchni, która myślę, że wszystkim mieszkańcom i oczywiście Lasom Państwowym będzie w przyszłości służyła. Dziękuję bardzo. Starosta Grudziądzki, Adam Olejnik, bardzo proszę. Szanowny panie pośle, szanowny panie dyrektorze, panie wójcie, pani przewodnicząca Rady Gminy, wszyscy państwo obecni na tym otwarciu. Jestem tutaj z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby pogratulować koleżankom, drogi, która, tak jak słusznie pan poseł powiedział, ona tworzy sieć infrastruktury dla wszystkich. I dla mieszkańca nie ma większego znaczenia, czy to jest droga powiatowa, czy to jest droga gminna, czy wojewódzka, ma być dobra droga. Zresztą te drogi się łączą. Tutaj zaraz za nami jest droga powiatowa. Tam, gdzie byliśmy nieopodal, też jest droga powiatowa, którą w tej chwili przebudowujemy. A tam, gdzie być może moglibyśmy się dzisiaj przenieść, gdyby był czas, to jest kolejna droga, którą w tym roku, i to jest drugi powód mojego dzisiejszej obecności, żeby zachęcić pana posła, pana dyrektora do współpracy również z powiatem grudziąckim przy realizacji podobnych zadań w tych miejscach, gdzie Lasy Państwowe również mają swoje miejsca wyrębu i gdzie z tych dróg korzystają. A ponieważ już duży pierwszy krok zrobiliśmy, bardzo duży, bo drogę w Lisich Kątach przebudowaliśmy wspólnie z panem wójtem oraz zobowiązując przedsiębiorcę na podstawie ustawy o drogach publicznych do partycypacji, i duży fragment powstał. Dlatego już z panem Nadleśniczym rozmawiając, byłem będąc zachęcony, zwróciłem się z prośbą o to, żeby Lasy Państwowe włączyły się w dalszy ciąg tej bardzo ważnej drogi dla nas wszystkich. I liczę na to, że uda się nam w przyszłości tą końcówkę, o których pan dyrektor mówił, nas nie interesuje tylko te 9 milionów na końcu w przyszłym roku, z tych 129, że uda się z tego tortu również coś dla mieszkańców powiatu grudziąckiego i nie tylko, bo tam jest i lotnisko, z którego korzystają również mieszkańcy innych terenów naszej Polski w zasadzie, bo przyjeżdżają, przylatują i korzystają. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję, cieszę się bardzo, że kolejny taki fragment powstał. My trochę zaczynamy się ścigać w tych inwestycjach, tak, ale to jest takie dobre, bo z gminą Grudzią współpracuje się bardzo dobrze. Spotykamy się nie tylko na otwarciach, ale również przy rozpoczęciu inwestycji, przy uzgodnieniu wzajemnych relacji i wzajemnych pomysłów i oczekiwań. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Trzeba ciąć. A gdzie to cztery? Trzeba ciąć. Trzy, cztery. Katarzy.